Siemano, z tej strony Kokosek na kanale, no, w dzisiejszym odcinku wracam, po czasie, ale wracam. 2 miesiące od żadnego odcinka, ostatniego odcinka minęło z G4, więc zawróciłem z takim oto balasikiem. Może z tego coś zrobimy, zobaczymy, ale zanim to pamiętać o kodzie Kokosek, to jest 3K na końcu, tutaj wam on 5% przy doładowaniu oraz darmowego Milsbeka na start. Teraz sobie takiego otworzymy, żeby wam pokazać. Czemu nie ma dźwięku? Oj, tu mi się dźwięk chyba zły włączył. O, macie. No i jak widzicie, za darmowego, za po prostu użycie mojego kodu, możecie dostać na przykład takie oteczko. No i super. I pamiętajcie, że trwa oczywiście event. Niedługo się akurat kończy. No ale jeszcze trwa. Jeszcze no, za 2 dni będzie nowy event, raczej 3. Coś takiego. Ale póki jeszcze jest, to z niego skorzystajmy, tak? 1651 punktów. Tyle możemy sobie tutaj zamienić w generatorze. Bardzo ładna animacja tutaj jest. Mega ładna, bardzo mi się podoba. I wypadną na klik aż za 15 zł. Więc mega dobrze. No i co? Oczywiście macie jeszcze skrzynkę bonusową. Taką o, ze srebrnym się skończyły. Niestety, no i możecie sobie tak kręcić co 6 godzin i mówić na przykład skinka 400 zł. Jak macie najlepszą skrzynkę, to najgorsze to jest 200 zł, no ale tutaj to już trzeba naprawdę dużo grać, żeby taką skrzynkę mieć. Ale dobra, zaczynamy od bitewek. Od bitewek i pierwsza bitwa, najważniejsza bitwa, bo Azurka tu leci. Czemu no? I damy jeszcze to. Niech się dzieje, co się ma dziać. My liczymy, że naprawdę tutaj, no to przywołamy bota, żebyśmy nie czekali. Liczymy, że tutaj jednak na naszą stronę będą te lepsze przedmioty. No, łączymy dźwięk w bitwie. Azurka, każda skrzynka jest na wagę złota. Pierwsza dla nas. To jest tam nieduża różnica, ale nadal jest. Druga dla niego, ale to też żadna praktycznie różnica. I zaczynamy 2 najważniejsze skrzynki. Czeomeno. Dla mnie, ale to też niedużo, nie? To też niedużo. Make like boss, błagam. Ile to kosztuje? 15 zł, okej. Okay. Jest lekki plus, fajnie, wygraliśmy. No ale to jest 4 złote plusy, więc no ta bitwa tak, taka średnia bym powiedział. Kto tutaj robi bitwę? Na przykład za złotóweczkę taka bitewka, też sobie to łączymy na rozluźnienie temaciku, czyli takiego darmowego milspeczka, którego możecie sobie otworzyć oczywiście z moim kodzikiem. I na przykład co by nam wypadło, a to chyba dla niego teraz, no dla niego i sobie zgarnia ile? No i 2,50 sobie zgarnie i może sobie coś tam jeszcze pootwierać. Dobra, dołączymy do jakiejś bitwy. Tu jest jakieś za 13 zł. Spróbujemy w takiej szczęścia na przykład. Takie tańsze skrzynki tu są. O, nie no, pierwsze dla niego. Co on tu dropnął z tego mispeka? Ojej, tu już jest chyba przegrane. Oby musiał gówno dropnąć z tych 2, nie? Ale no nie, jeszcze on z farmita dropi. No kurczę, chyba przegrana bitewka, wiecie. I te dolar. No, przegrana bitwa. Kurczę. Ale tutaj dropnął tą. Tą M-kę, nie? No, tym M-ką podbił nieźle. 3 tak sobie. Ale dobra. My stworzymy kolejną jakąś ryzykowną, że tak powiem, bitewkę, w której znajdzie się tylko i wyłącznie 777. Muszę zaryzykować tą skrzynkę, bo ta skrzynka jest naprawdę powaloną skrzyneczką. I nieraz tej, po prostu jedna taka skrzynka wystarczy, aby z bitwy zgarnąć na 2 100 zł. Czasami naprawdę są takie momenty i liczymy, że to będzie ten moment. Liczymy bardzo, że to jest ten moment. I tak to jest, znaczy nie 100 zł, ale fajny plus, bo tutaj nam 55 zł aż dropło, więc aż 25 zł profitu. Dobra. I teraz sobie też szybko spróbujemy.
sobie to szybko, mamy obecnie 95 polskich złotych. I teraz tak. Jeszcze jedna bitwa, tylko teraz sobie zrobimy na same stickery. Same stickerki. Taka bitwa na 34 złote. No i sobie sprawdzimy, jak tutaj to wygląda. Może z tego Dodge'a raz dropem naklejkę za 200 zł. Mega fajna naklejka. Cześć, no ładna nie jest, ale droga była. Najpierw za 4 złote kapsułka. No to jest dla mnie, ale to. No, to sobie to wiecie. No, nie udało. Za dyszkę to już może coś dropnąć. Ile to kosztuje? 17 aż. Więc tutaj już fajnie mi dropło. I Dodge. No i niestety Dodge nikomu nie daje. No, ten Dodge to był taki na farta bardziej, nie? No bo to jest jednak ryzykowniejsza skrzynka, bo tam jest 70% szansa stickera właśnie za 12 groszy. Ta bitwa by mnie tutaj przyciągnęła, że tak to powiem. Liczymy, że nią wygramy, bo tutaj no 27 zł to jednak jest trochę za bitwę. Tutaj dla niego szósteczka. No ale są jeszcze 3 kapsułki, więc tych kapsułek często coś dropi. No teraz znowu dla nich czwórka, dla mnie znowu nic. No jak zawsze. Standard, dla mnie nic, totalnie. No ale nie wiem, może z ostatniej? No z ostatniej mi coś dropło, no ale to nadal no, na prowadzeniu to ja nie jestem. 50% tylko elementa? Jest, ale on wygrywa. No, o no i faktory nie dropnął w stat traku. Patrzcie ile se zgarną. Stuwasz zgarną. Stuwasz. Dobra. Teraz tworzymy bitwę, którą wam bardzo polecam. Taka bitwa. Dwie skrzynki. Bitwa 23 zł. Jak mi odda, to już mamy z powrotem z 60-70 zł. Dobra. Czekam sobie na tutaj oponecika. Przywołałem boty, może ktoś jeszcze zdąży dołączyć. No i dołączył Peter. Peter Parker dołączył do nas. Zobaczymy, czy nas wydyma, czy to my jego. Na razie my jego i to bardzo dobrze. Bo 16 zł dropiliśmy i znowu era. Dla niego. No kurczę, i on to wygrywa tą M-ką. No i on to wygrywa tą M-ką. No i już jest niezbyt ciekawie. Dobra, zaryzykujemy sobie skrzyneczkę disco. Za 14 zł. W tej skrzynce, no wiecie, mamy 60% szans na gówno, ale liczymy. No i dało jemu. Kurczę, no trudno. Nie wiem, miseczkę zasłuchuję, może coś tutaj fajnego nam wypadnie. No kurczę, mamy 18 zł, to już jest naprawdę ciężka sprawa, chyba o, tak, no. Kurczę, to jest nieciekawe, bo już nie jesteśmy nawet na to łączenie takiej bitwy. Staćmy na to, ale czy ja chcę wszystko? No, na takie skrzynki wolę nie. Spróbujemy sobie nową erę, jeszcze raz, na 3 osoby. No chyba to już jest, no, chyba że ta bitwa nam wyjdzie. Dropnie nam ta AWP-ka za 40 zł znaczy. No to może jakoś wrócimy, a jeżeli nie, no to już jest naprawdę cienko. Mamy bota Ryana i bota Arnolda, ta AWP-ka musi nam dropnąć. Czy dropi? Nie, i ten wygrywa. Kurczę, no nie. To już jest... No niestety chyba koniec. Mamy tutaj 4 złote. Zrobimy sobie bizona 4. Pamiętajcie, że nie zawsze się wygrywa. Jutro raczej będzie live'ik, gdzie poświęcę moją kosę, aby zrobić po prostu lepszą. Czyli Bone Knife Ultrafiolet za 5 złotych. Streamy za 600, ale tutaj za 500. Poświęcam go, tą kostkę i spróbuję zrobić jakiegoś talona. Chciałbym bardzo talona zrobić. Zobaczymy, jak tam to wyjdzie. Zbijajcie jutro. A teraz bizą. Chyba mu. Nie, serio, nie. Myślałem, że to jest droższe. Wygubiony stron, bo jest test. W końcu jest część tego testa. No trudno. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapkę, subika i do następnego. Elo.